Trochę spóźniona, ale jest audycja samorządowa z ratusza. Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, jest naszym gościem. Witam. Witam Państwa. Trochę spóźniona, no to poprosimy o wytłumaczenie. Tyle zajęć przed świętami ma prezydent Ełku? Tak, dzisiaj jest sesja budżetowa. Na sesji budżetowej radni najpewniej przyjmą budżet na rok 2010, budżet inwestycyjny i trzeba było wszystko dopiąć do końca, tak żeby o 11 sesja mogła się rozpocząć. Ale teraz o innych sprawach sobie porozmawiamy. Zacznijmy od takiej niespodzianki. Za oknem lodowa pogoda, śnieg pada. No w tej chwili nie pada, ale w każdym razie trochę zimno jest. A w Ełckim Parku Wodnym otwarta została grota lodowa. Takie specjalne pomieszczenie, gdzie ci, którzy mają za mało zimy, mogą jeszcze trochę sobie posiedzieć. Tak jest, a w szczególności ci, którzy lubią korzystać z sauny w naszym parku wodnym, mogą potem się wychłodzić w grocie lodowej, która cieszy się bardzo dużą popularnością. I trzeba przyznać, że propozycje dyrektora Pawła Głowackiego zwiększające zakres usług na naszym basenie, mówię tutaj o hydromasażach, o różnego rodzaju saunach parowych, suchych, o zamontowaniu rowerów do aquaspinningu, bieżni podwodnej, a także grota lodowa przyczynia się do tego, że coraz więcej osób korzysta, coraz więcej mieszkańców Ełku korzysta z naszego parku wodnego i przyjeżdża do nas wielu klientów spoza Ełku. No i my się bardzo z tego cieszymy, bo trzeba pamiętać, że wszystkie te nowe urządzenia są w cenie jednego biletu, czyli tak jak kosztuje bilet, tak jak kosztuje wejście na basen, można w tym samym czasie skorzystać i z pływania, i z jacuzzi, i z sauny, i z groty lodowej. A jeżeli już jesteśmy przy sporcie, to warto wspomnieć, że dziś odbiór prac budowy kompleksu boisk przy szkole podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi w Ełku. Tak jest. I gimnazjum numer 2. Kolejny orlik w Ełku. Tak, jest to kolejny orlik. Nasze miasto napisało niezły projekt i zostało zakwalifikowane do udziału w programie Moje Boisko Orlik 2012. W ramach tego przedsięwzięcia powstał kompleks boisk. Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej z nawierzchni poliuretanowej, a także budynek z szatnią, z sanitariatami, a także oświetlenie i ogrodzenie. Cały koszt inwestycji to 1 020 000 zł i to przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu marszałka w 33%, z budżetu państwa w 33% i 34% pochodzi z budżetu miasta, ale oficjalne otwarcie orlika oczywiście będzie wiosną, bo teraz warunki nie sprzyjają temu, żeby na tym boisku grać, ponieważ jest śnieg. Więc wiosną, być może na pierwszy dzień wiosny rozpoczniemy, zainaugurujemy pracę orlika, kolejnego orlika, chociaż w przyszłym roku będziemy kolejny budowali. Szopka świąteczna w Parku Solidarności w tym roku się pojawi. Tak jest. W zmodernizowanym Parku Solidarności pojawia się szopa świąteczna, w której będą figury świętej rodziny, żłób, dzieciątko, a także żywe zwierzęta, które będzie można dokarmiać. Z tego najwięcej radości mają dzieci. Szopka będzie otwarta od 25 do 30 grudnia, więc w drugi dzień świąt będzie można się wybrać na spacer z rodziną. W święta będzie czynna od 12 do 19, a w dni powszednie od 15 do 20. Już to dziewiąty rok ta szopka jest organizowana. Także warto przyjść na spacer świąteczny do Parku Solidarności i zobaczyć żywe zwierzęta, a dzieciaki na pewno się ucieszą. No i o prezencie musimy powiedzieć od ełckich muzyków i od władz miasta, dla wszystkich mieszkańców miasta, świąteczna płyta z kolędami w wykonaniu ełckich muzyków. Tak jest, Piotr Karpienia nagrał, myślę, że piękną płytę z tradycyjnymi kolędami polskimi. Jedna z kolęd jest w nieco współczesnej aranżacji w wykonaniu Anny Kleips. Płyta zawiera 5 utworów, została wydana w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. 19 tysięcy powinno trafić wraz z gazetą Wieści z Ratusza do mieszkańców naszego miasta. Do tych Ełczan, do których gazeta wraz z płytą nie dotrze, kieruję taki apel, że można zgłosić się do Urzędu Miasta, do sekretariatów, do Wydziału Promocji i tę gazetę wraz z płytą odebrać. Drodzy Ełczanie, życzę nam wszystkim spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, aby były one spędzone w gronie rodzinnym.
osób bliskich i przyjaciół. Niech ten czas będzie przepełniony radością, pokojem i miłością. A na nadchodzący 2010 rok życzę zdrowia, spełnienia choćby cząstki planów i marzeń, wytrwałości, sił i zdrowia, bo wspólnie jeszcze wiele musimy zrobić. I życzę wszystkim mieszkańcom Ełku, w Ełku i poza Ełkiem, by mieli ogromne poczucie dumy, że tutaj mieszkają, że tutaj się urodzili i zawsze mogą powrócić. Wesołych świąt.